Muzyka leci w tle. Matylda rytm złapała. Tak. Mam nadzieję, że nie będzie słuchać tej muzyki. Ale rytm był dobry. Wczoraj po długich poszukiwaniach udało nam się znaleźć miejscóweczkę. Tu było pusto wczoraj, no tych samochodów nie było, tutaj jest puściusieńko było. A, i tu jeszcze są samochody, tak patrzę. Za nami też. Krzysio tak ustawił autko, żebyśmy nie mieli problemu z wyjazdem. I to była dobra decyzja, bo jak widać, słuchajcie, tu jest pełno na tym parkingu. A wczoraj byliśmy tylko my i tamten biały przystawku tamten. Oj. Tamten. Z lewej strony mojej mamy tutaj staw, a z prawej mamy, zobaczcie, plażę. Wczoraj wieczorem sobie posiedzieliśmy trochę na plaży. O, tu mój mąż nawet się znalazł. Znalazł się. Całą noc łaził. Łaził całą noc po plaży i nie mógł się znaleźć. A tam jest dziecko moje. Jest dziecko? Też się znalazło. Też się znalazło. Ja idę wyrzucić butelkę i wam pokażę, jak to wygląda. Idę wyrzucić butelkę po wodzie. I tutaj, zobaczcie, jest pełno ludzi, to w ogóle przyczepa sobie zaparkowała, oni wczoraj z nami tutaj stali. I tu też było pusto. No, byliśmy jedyni. I tutaj jest taka, zobaczcie, plaża. My siedzieliśmy sobie właśnie na tej plaży wieczorem i urzędowaliśmy, tylko no nie było jak nagrać, bo było ciemno, więc był tylko księżyc, ledwo co było widać, więc stwierdziliśmy, że nie będziemy wam tego nagrywać. No bo i tak nic nie zobaczycie. Ale jest tak, zobaczcie. Taka plaża, pełno ludzi. Także powiem wam, miejscówka super. Zrobię wam GPS-ka do tego. Nikt tutaj do nas nie miał jakichś tam wątpliwości, że sobie stoimy. Nikt się nas nie czepiał. Przespaliśmy spokojnie noc. Opłat żadnych tutaj, z tego co widzimy, nie ma za to miejsce. A jesteśmy w miejscowości Olimp, która tętni życiem. Słuchajcie, jeszcze wam tutaj chciałam pokazać tą drugą stronę. Tu jest też bardzo przyjemnie. Tak bardzo chcieliśmy, słuchajcie, miejscówkę na dziko-dziko. Ale no nie wyszło. Bardzo dużo jest ciekawych miejsc, ale albo dojazd jest utrudniony i nie można się tam dostać, albo one są jakieś takie inaczej zupełnie wyglądające niż na Park Fortnite, bo głównie z tego korzystamy. I powiem wam szczerze, że teraz zaczęłam stosować technikę satelitarnej mapy Google. I tak naprawdę to jest chyba najbardziej się sprawdza. Tu wam pokażę, zobaczcie, jaki piękny staw. Tam jest mostek. I za tym mostkiem, słuchajcie, jest następny. Myśmy wczoraj tam się kręcili, w tym rejonie. Tam jest tętni życie. I w ogóle dzieje się bardzo dużo. No powiem wam, miejscowość jest naprawdę ciekawa. Można sobie przyjechać, jak ktoś lubi takie właśnie wakacyjne życie nadmorskie, no to tutaj myślę, że jest fajna miejscówka.
Dzisiaj eksperymenty kulinarne przedstawia pani Matylda. Co? Tak? Ty jesteś tylko pomocnik. Matyśku, co robisz na śniadanko? To będą kanapki z jajkiem. Wow. Z szynką i z serem. Wow. No apetycznie to wygląda, powiem ci. A skąd ten przepis, proszę pani? Z internetu. Z internetu, no. To dobrze. Ja dzisiaj miałam Benę na takiego tosta z ten i Matylda powiedziała, że zna przepis i wymyśliła. A. Tak to ma wyglądać. No mi to ja tylko pomagam. Mi to się bardzo podoba. Gorące? Si. Ja nie mogę. No, moja córka robi śniadanie. Pięknie, piękna sprawa, mówię wam. Piękna sprawa. Najlepsza. No, szef kuchni tutaj do swojego pomocnika daje polecenia. Tak, elegancko. Jajeczko, tak. Pięknie. Troszkę krzywo stoimy, widać na patelni. Ale specjalnie, bo tak stanęliśmy, żeby był teraz odpływ. Ładny, jak się kąpaliśmy. Ładnie woda spływała, ale widać jajka też ładnie spływają. A to salami też jest z Polski chyba. No, polskie salami. Najlepsze. Ale kupiliśmy już tutaj takie pyszne. Proszę bardzo. Tak, to prawda, kupiliśmy, ale jeszcze nie otworzyliśmy. Nie możemy się zdobyć na odwagę. Nie, chyba nie. Chyba po prostu chcemy zużyć to, co mamy. A tam to trzeba kroić. No, tak, bo, tak. To nam utrudnia, bo to w takim, wiesz... To taki specjał podobno tutaj jest, nie? To jest podobno specjał, wiesz? Mhm. Tylko, że jakoś tak... zniechęca nas to, że trzeba ją kroić. No. No. Najlepsze. A ja już mam kawusię też, zobaczcie, elegancko. Ale... to się zmieściło wszystko. Już ślinka cieknie. Już nie mogę się doczekać, kiedy zacznę jeść. No i następna kanapeczka idzie w ruch. Jajeczko gotowe. Ale wam to sprytnie idzie, wiecie, dziewczyny? Mamy taśmowo. Jak w fabryce to opracowane. Czy jak przyjedziemy do domu, to też będziecie tak współpracować? Się okaże. Się okaże. To córka będzie chciała ze mną wkrótce w kuchni pracować. Tak. Tak? Ja mogę być testerem jedzenia. Bardzo chętnie. Nie, no my lubimy Matylda razem gotować, nie? No tak. To prawda. Dziewczyny razem gotują. To nie jest pierwsze gotowanie, jak widać, dogadują się w kuchni. W tak małej kuchni się dogadują, to już jest duży plus. Sukces. Tak, sukces. Proszę bardzo, no elegancko, elegancko. No słuchajcie, już jest śniadanko zrobione. Pysznie to wygląda. Pysznie to wygląda. I zaraz wam powiem, jak to smakuje. To ci ucieka talerz, przytrzymaj tacie. Delicious. Naprawdę jest pyszna. Bardzo się cieszymy. No to smacznego. Muzyka leci w tle. Matylda rytm złapała. Tak. Mam nadzieję, że nie będzie słuchać tej muzyki. Ale rytm był dobry. Słuchajcie, tam stoi nasz samochód. Tam. Tak mniej więcej. Stoi nasz samochód, to jest ten stabik, który Magda wam wcześniej pokazywała. Na Google Maps wypatrzyłam. Z góry to bardzo ładnie wyglądało. Tak. I w rzeczywistości też bardzo ładnie wygląda, nie? Tu rosną kwiatki. Tak, rosną kwiatki. Lilie wodne. Lilie wodne, Matylda mówi, tak. Ty lilie wodna nasza. I zobaczcie, to jest taki przesmyk. Między tym. Tam jest drugi staw. No i tutaj. A tu ile może być? Ile metrów? Mhm. Nie wiem, no. To nie jest głęboki, zaraz tutaj coś leży. Samochód. Jak samochód? A taki rowerek wodny. No to rowerek. Oj, zobaczcie, zatopiony rowerek wodny chyba. No to nie, no to urbex. Więc no trochę, nie wiem, 3-4 metry może. Może być, ale nie wiem. Mieścił rowerek, to tak. I zobaczcie, trzeba tym mostkiem przejść na drugą stronę, no bo tutaj nie damy rady przeskoczyć. Chcesz przepłynąć? Przepłynąć nie. Po palach też nie. Brudna ta woda, nie? No,
Ale taka mętna. To są. No tak, tak. Rośnie tam. Ale klimatycznie jest, jest bardzo klimatycznie. I nie ma żadnych zapachów? Tak, właśnie. Co ciekawe. No. I nie ma też robali jakoś, bo się baliśmy, tak, że nas komary zjedzą żywcem. Pierne. A nie. Nie, 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 nie. Walczyliśmy z jednym komarem wczoraj, ale daliśmy radę. Polowanie o 23. Tak. Więc nie, generalnie nie ma tutaj komarów, nie śmierdzi i jest bardzo, bardzo urokliwie. Idziemy na mostek. No i weszliśmy na mostek. I zobaczcie, z drugiej strony tak to wygląda. Też jest bardzo ładnie. Ale nie ma lilii wodnych. Tak? Ale są łabędzie, tak? Co to tam jest? Są chyba łabędzie. Także tak to wygląda z tej strony. Dwa, jakby dwa, znaczy zupełnie dwa różne stawy, nie? Mhm. Tu jest trochę. Dwa światy. Tu jest trochę jednak. Oj, musiałaś pokazać. Się nie się rozrosną. No, dobra, to idziemy, przejdziemy dookoła ten jeden staw. A nie dwa? Dwa? Matylda, dasz radę przejść dwa? Nie. Chyba nie, oh no, oh no. Matylda, już jeden za dużo, tak? Już pół za dużo. Pół za dużo? Chodźcie, stańcie tutaj, to zrobię. Ale czemu? Co czemu? Czemu mamy stanąć i zrobić zdjęcie? Może się kiedyś przyda. Do CV. Nie wiem. Do CV. O, no. Do CV. Dobra, zrobimy zdjęcie do CV z kamerą. Będziecie widzieli, jak Magda robi nam fotę. Tak, tak, dobrze, dobrze. Lewy profil. No dobrze. Dobrze, idziemy dalej. A wiecie, co to jest? Wiecie, co to jest? Po naszemu to jest trampolina. A po ichszemu jest trambulina. Trambulina. Teresa, mamma Leona, jak to Magda zauważyła. Zobaczcie, takie ceny takie są. Takie są ceny. Pasta, mili. Skrab. Tu nie, tego nie rozumiem, za to tam zrozumiałam, z drugiej strony. Co tam było z drugiej strony? Tam z drugiej strony był antrykot, pork, de pork. Bo myśmy zauważyli, że te rumuńskie to pork. Jest... Kotlet de pork. 15 lei. Założyliśmy, że rumuński to jest pomieszanie wielu języków takich, nie? Arrivedera, no to włoski. Pociąg sprawdzaliśmy, to było tak jak po hiszpańsku, tren. Tak, a najfajniejsze, najfajniejsze, najfajniejszy zwrot, który nam się podoba, to jest drumbum. Kto wie, ktoś wie, co to znaczy drumbum? Napiszcie w komentarzu. Paparazzi. Rumuńska żaba. Paparazzi. Pięknie się ustawia. Czekaj, może inny profil ona by się chciała jeszcze żeby zrobić. I co, podobno do naszych, czy nie? Żabek? Takiej zielonej nie widziałam. Normalnie nie? Gwiazda. Gwiazda kamera, ekranu. Tak. Kamera, aparat. Akcja. Kamera, akcja. Żaba. Dobra, chodźcie, nie stosujmy żaby. No po drugiej stronie tego stawu jest taka knajpka. Jest w tej chwili zamknięta, ale zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Jest, jest na palach. Na palach, tak. I tutaj taki, no, klimacik jest. Jest wszystko zacienione. Także, no, bardzo fajnie. Pewnie wieczorem jest otwarte, nie? O, i tak samo tutaj, nie? Też. No, fajnie to wygląda. Bardzo ładnie. Ja się boję usiąść, więc usiadła córka, bo ja za ciężki jestem. Córka ma sesję zdjęciową. Tak, córka ma dzisiaj sesję zdjęciową. Znaczy dzisiaj, teraz ma właśnie. A tutaj jest ta druga restauracja. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Naprawdę jest bardzo klimatycznie. Nawet Magda przed chwileczką stwierdziła, że tutaj jest jak w Hiszpanii. Trochę nie? Tak, no. No, fajnie, fajnie. Do czego to jest, proszę pani? Tak sobie wymyśliłam, że pewnie tu śluby ślubów udzielają na tle pięknego widoku. No, faktycznie, może tak być. Może tak tam być. Tam światełka, zobacz, widzisz? Tam idzie jakąś, taką świetlistą drogą i się przysięga sobie. No słuchajcie, już spacerek dobiega końca. Tam mamy już nasz samochód. Tam za parę metrów będziemy już w samochodzie i co? Jedziemy dalej, nie? Spacerek bardzo miły. I cóż. Miejsce miłe. No. Polecamy Olimp. Polecamy Olimp. Tam jest nawet. A nie, to jest hotel Olimp, tak? Neptun. Tam jest właśnie hotel Neptun czterogwiazdkowy. A Magda poleca Olimp, czyli miejscowość, w której jesteśmy.
proszę się, polecam, wspięcie się na Olimp w Rumunii. Dokładnie tak. To co, idziemy do samochodu i jedziemy dalej. Wyjeżdżając z Neptun Olimp. Brawo. I don't understand, sorry. Znaleźliśmy wodę. Państwo teraz nie potrzebują mieszkania pewnie. A, okej, okay. Chyba tak. Najmuję pewnie pokój albo może... Może tak. Znaleźliśmy, słuchajcie, wodę i tutaj jest stacja, nie stacja benzynowa, tylko stacja kolejowa, w ogóle pokażę wam ją. Jest taki, wyjeżdża się z miasta, jest taki przejazd i Krzysiek wypatrzył, że tutaj jest woda, zobaczcie. Wczoraj pan, który parkował przyczepę obok nas, przyjechał z bardzo dużą ilością baniaków wody i tak się zastanawialiśmy, skąd on je przywiózł. I podejrzewamy, że stąd. A to jest taka właśnie stacja Neptun Olimp. I jak sobie chce ktoś przyjechać na wakacje, to pewnie też przyjeżdża tutaj pociągiem, jeśli inaczej nie jest w stanie dojechać. Także fajnie. A my będziemy tankować wodę zaraz. O, Krzysiek idzie już z baniaczkiem. Matylda, korzystając z chwili, zamiata. A my będziemy sobie tu nabierali wody. No i elegancko. Ale fajnie. Bo niestety tutaj na stacjach benzynowych dość rzadko bywa woda, no. Akurat raz pobraliśmy, mieliśmy takie szczęście, jeszcze wąż był. Tak. Ale no jest problem, na stacjach tak, jest tak, problem. Tak, tak. Dlatego tutaj fajnie, że wypatrzył Krzysiek tą wodę. Zasada taka, jest woda, tankujemy. No bo... No bo po prostu już nam... Już jechaliśmy na oparach wodnych. Tak. A potrzebujemy to... Znaczy mieliśmy 20 jeszcze, którą wlałem już. Tak, tak, bo Krzysiek zawsze sobie zostawia zapas na wszelki. No ale to było ostatnie 20 litrów tak naprawdę. Także naczynia po śniadaniu zostały do umycia na teraz. Ale nic, no, dajemy radę sobie z tym, to jest super, że jakoś to tam trzeba ogarnąć. No, a ja idę do Matyśki. Mojej kochanej, pomagającej mi w sprzątaniu dziewczyny. No i mamy, słuchajcie, już zamiecione, bo Matysia się dzielnie sprawiła. I mamy pięknie wymieciony domek. Słuchajcie, a z powodu tego, że tutaj nie ma szlabanu, to taki alarm wyje w momencie, kiedy jedzie pociąg. I teraz jak ktoś słucha głośnej muzyki, to może być dzwonek. Przy szlabanach, znaczy przy przejazdach kolejowych nie wolno słuchać głośnej muzyki. Ale jeszcze na pewno jest światełko czerwone, ja pójdę to sprawdzić. I co, jest? Jest światełko czerwone? No i dam się. No i dam się. Czyli zaraz zobaczymy, jaki tu pociąg jeździ. No. O, jedzie, jedzie, słychać. Wow, jaki fajny. Ale jak trzeba wyskakiwać z niego na peron. Fajnie. Mi się od razu jakieś takie wakacyjne właśnie wyjazdy przypomniały, nie? Aha. Bo to tak, wiesz, właśnie takie, takie były małe stacyjki, nie? A z pociągu to trzeba wyskoczyć jak z pierwszego piętra, wiesz? Tak, widziałem właśnie. Czy co, uważaj, żeby cię tu pszczoły nie pokąsały. Tak, dużo tutaj jest. Bo ich trochę lata. Dobra, idę do Matyśki. O. Wow! O. Jeszcze mi się to udało nagrać. Tak? Trudno nie usłyszeć, że pociąg rusza. No, i rusza. W takich pięknych okolicznościach przyrody posprzątamy sobie w kuchni i nalejemy wody. Jest woda, jest. Wyjechaliśmy, słuchajcie, już z miejscowości Neptun Olimp i kierujemy się do Rumunii Środkowej. Powolutku, powolutku do domu, ale to tak jeszcze z wyhaczeniem paru miejsc. I dojeżdżamy do takiego niesamowitego mostu. Bardzo wysoki. Jest napisane u góry na bramkach, że tylko cash, ale okazuje się, że jednak można płacić kartą, także super, bo no bo gotówka nam się przyda. Na warzywka, warzywniaku. Dojeżdżamy do Bukaresztu, z tym, że to nie jest nasze miejsce docelowe.
hotelowe. Przez Bukaresz tylko jedziemy taką obwodnicą chyba, nie? No i zostało nam do naszego miejsca jeszcze około 200 km. Dzisiaj mamy zamiar to pokonać. I tu wypatrzyliśmy, że minęliśmy Fashion House. I to co jest u nas w Polsce? Słuchajcie, Google nas pokierował teoretycznie szybszą trasą, ale wygląda na to, że kurczę, przez miasto, nie? Tak, nie przez same centrum, ale tak no. Przez miasto troszkę. No. No i tutaj mijamy jakieś takie biurowce. Jesteśmy w stolicy. No, ale nie myśleliśmy, że wylądujemy w stolicy. A. A tu proszę. Tak samo jak nas Google Maps źle pokierowało w tym, w... Nie Google Maps, tylko nawigacja nas pokierowała źle w Szwajcarii, że wjechaliśmy do Zurichu. Tak. Tutaj też. Jakoś mamy szczęście do takich akcji. Słuchajcie, dojechaliśmy do centrum handlowego. Musimy być w maseczkach, bo inaczej by nas nie wpuścili tutaj. I zamówiliśmy jedzonko sobie, bo już jesteśmy bardzo głodni. W takim bufecie fajnie. W takim bufecie, tak, w takim sklepie, wiecie, tak jak u nas centra handlowe są takie bufety. I zamówiliśmy sobie jedzenie. Na razie mamy to. Na razie mamy to i czekamy jeszcze na resztę. I za chwilkę wam pokażemy, co zamówiliśmy i w jakiej cenie to było. No jesteśmy, słuchajcie, przed tym centrum handlowym. Weszliśmy sobie na dwór i zamówiliśmy takie jedzonka. Matylda ma kurczaka w panierce, tak? Tak. Frytki i surówkę. I tutaj jeszcze jest taka marchewka z... Fasolką, dziękuję. Magda ma takiego hamburgera, a ja mam doner kebab. Będziesz z warzywkami. No i tyle. I za to zapłaciliśmy? 62 leje. 62 leje. Także tyle i jemy. Smacznego. Słuchajcie, generalnie nasze życie to jest jedna wielka, dziwna historia. Przyjechaliśmy do... Ale zawsze z happy endem. Tak, przyjechaliśmy w konkretne miejsce, dlatego że jutro mamy iść w konkretne miejsce, czego wam nie powiem, bo to ma być niespodzianka. I to konkretne miejsce jest 7 km stąd, gdzie w tej chwili stoimy. No i po ciemku szukaliśmy noclegu. Jak zwykle. Jak zwykle. Dobrze, ja sobie usiądę do dziecka. Po ciemku szukaliśmy noclegu. I kto mówił, już powiedział, jak zwykle. No i tak krążymy wokół zbiornika wodnego i Krzysiu mówi, myśmy tu byli. Tu byłem, Tony Halik. Tak, ja mówię, niemożliwe, nie byliśmy tutaj, nie ma takiej opcji skąd, gdzie, kiedy, jak. Przecież sprawdzam na mapie, pamiętam, jak to wygląda wszystko. No i jedziemy dalej. Krzysiek się upiera, że on już tu był, a ja się upieram, że absolutnie tu nie byliśmy. I mówię, no okazało się, że... Miejsce, na którym mieliśmy nocować, było mnóstwo samochodów, młodzieży i tak dalej. To już było kiedyś. Ale nie było tak dużo młodzieży jak dzisiaj. Wtedy nie, tak, to prawda. No i ja mówię do mojego męża, słuchaj, ale tu jest parking przy zoo, więc podjedźmy tam zobaczyć. No i wyjeżdżamy ze zakrętu i okazuje się, że naprawdę tu byliśmy. I nawet tu nocowaliśmy, na parkingu przy zoo. I wy już to widzieliście, pewnie. I słuchajcie, to jest po prostu jakaś magiczna historia. Ja naprawdę nie chciałam nas tutaj przeprowadzić, bo nie wiedziałam, że to jest... Jak wracaliśmy ze Szwajcarii, to zjechaliśmy zjazdem na parking, w którym już byliśmy rok wcześniej. No, tak mamy po prostu. Tak mamy. Trafiamy w te same miejsca zupełnie przypadkiem, niechcący. Naprawdę to był czysty przypadek. No. Te miejscowości, ich te nazwy są na tyle, przynajmniej takie dwuskładnikowe i te mniejsze są na tyle... Tym bardziej, że my to szukamy zawsze w nocy, wieczorem. No, a już jest późno, już jest ciemno na dworzu. To tyle. No i będziemy spać dzisiaj przy zoo, tak jak już spaliśmy przy zoo. Sprawdzona miejscówka. Więc spoko. Będzie dobrze. Krzysiek się śmieje, że mamy już tu abonament, także... Tylko, że dzisiaj zwierzęta są bardziej niespokojne. Właśnie tak. I jeszcze jakaś impreza jest. Ale to damy radę, to nie pierwszy znak. Jesteśmy zmęczeni, także damy radę. Zoo jest impreza. Lew bawi się z tą, jak to, hipopotamicą i z zebrą. I z żyrafą. I z żyrafą. Jak w Madagaskarze. No. Imprezę zrobił. No dobra, koniec. Nie zanudzamy was już. Trzymajcie się i poczekajcie do następnego odcinka, żebyście zobaczyli, dlaczego przyjechaliśmy w to samo miejsce. Na razie. Cześć, trzymajcie się. Hej.